Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie staropolski bigos. I powiem Wam tak, zawsze po świętach zostaje nam mnóstwo wędlin, kiełbas, innych różnych rzeczy. Dlatego też, żeby nie wyrzucać, żeby nie marnować tych fajnych składników, które tutaj mamy, przygotujemy sobie bigos. Bigos z kapusty. I powiem Wam tak, to jest najlepsze rozwiązanie, bo bigos nigdy nam się nie zepsuje. Możemy go trzymać w lodówce, odgrzewać go tysiące razy i im częściej go podgrzewamy, tym jest smaczniejszy, jest lepszy. W każdej kulturze mamy takie zupy śmieciówki albo gulasze śmieciówki, ale powiem Wam, że taki dobry, polski, sprawdzony bigos to jest naprawdę fajna rzecz. I przygotujemy sobie go z kapusty. Pokażę Wam, jak to się robi. Fajnie, nie mogę się doczekać. Kilka razy do roku robię sobie bigos, więc dzisiaj jest ten dzień. Tak, tutaj mam cztery cebule i do garnka musimy sobie lekko te cebulki podsmażyć. Dajemy dwie łyżki oleju, zwykłego, normalnego oleju i podsmażamy w tym czasie cztery pokrojone w kostkę cebulki. Pamiętajcie, one nie mają się zakolorowić, one nie mają nabrać żadnego koloru, one mają się tylko lekko podsmażyć. To wszystko. Cebulkę mamy już podsmażoną i teraz dodajemy kapustę. Najlepszą proporcją właśnie jest tutaj pół na pół. Połowa kapusty kiszonej i połowa zwykłej białej kapusty. Może wygląda, że tej kapusty białej jest troszeczkę więcej, no ale jest dużo powietrza pomiędzy tym i jeszcze jest woda. Naprawdę jest tutaj kilogram takiej kapusty i kilogram takiej. Wrzucamy to wszystko do garnka. Nie przejmujcie się, kapustę możecie posiekać jak Wam się podoba. Nie musi być ona idealnie pocięta. Im grubsza, tym lepsza, bo naprawdę kapusta będzie się troszeczkę długo tutaj gotować w naszym bigosie. Więc spędzi trochę tutaj czasu w tym garnku. O tak. Podkręcamy atmosferę, nasza kapusta puści wodę, no i wtedy dodamy kapustę kiszoną. Kiedy kapusta nam się dusi, w tym momencie możemy sobie usmażyć mięso, podsmażyć mięso, bo też idealną proporcją jest dodania tyle samo wędlin, tyle samo mięsa, co mamy kapusty, czyli pół na pół. I powiem Wam tak, jeżeli chcecie, jeżeli macie dziczyznę, to najlepiej użyć dziczyznę. Ja sobie tutaj używam do tego celu wołowiny. Fajna taka konkretna wołowina. Wołowina jest ciekawym mięsem, bo nada fajnego takiego brązowego koloru do naszego bigosu. Tak więc smażymy sobie, nie oszczędzamy. Dajemy jedną łyżkę oleju. Hop. I na rozgrzanym tłuszczu wrzucamy to. Musimy sobie dobrze mięso podsmażyć z każdej strony. Mięso nam się podsmaża i teraz dodamy kilka przypraw, bo najlepiej właśnie do takiego mięsa wołowego dodamy jedną łyżeczkę czombru. O tak. To nada takiego fajnego smaku. Do tego jeszcze, żeby miało kolor, bo chodzi nam tutaj o ten bigos, żeby naprawdę był w takim ciekawym kolorze. Dodamy dwie łyżeczki słodkiej papryki. Ta papryka też się lekko skarmelizuje tutaj na tym oleju. No i puści taką fajną barwę. No i jeszcze dodamy do tego pół łyżeczki lubczyku. Tak, nie za dużo, żeby puścił taki fajny smak. I podsmażamy mięso. Mięso podsmażamy do momentu, aż będzie brązowe, bo chcemy, żeby oddało kolor do naszego bigosu. Mięso nam się już smaży, kapusta dalej się lekko gotuje i w tym momencie przejdziemy do wędlin, przejdziemy do szynek. Słuchajcie, wszystkie szynki i wędliny musimy sobie pokroić, ale nie krójmy je jakoś w taką malutką, drobną kostkę, tylko pokrójmy tą wędlinę w takie dość duże kawałki. Ja lubię, jak mi lata w tym bigosie, widzę taki hojny kawałek kiełbasy i wiem, z czego ten bigos jest zrobiony. Jak dostaję jakieś tam... pamiętajcie, że ta wędlina też się gdzieś rozpadnie. Tak? I nie warto jej naprawdę masakrować jeszcze. I powiem Wam tak, ja sobie tutaj tnę całą wędlinę, ale nie będę ciął boczku, bo boczek dodam do tego mięsa, które się posmaża. O, i boczek nam wypuści taki fajny tłuszczyk, no ale przejdziemy do tego za chwilę. W tym momencie zostawcie mnie z moimi wędlinami.
Wędliny mam już pokrojone, jak widzicie, na takie duże kawałki. To jest też fajny sposób, bo te wędliny będą się gotować z tą kapustą przez ileś godzin, tak? No i one na pewno gdzieś jeszcze się po drodze rozwalą, ale spokojnie, zachowają swój kształt. Niektóre z nich będą duże. Ja lubię duże kawały mięcha. I słuchajcie, tutaj też mam żeberka. Wędzone żeberko wieprzowe idealnie właśnie pasuje do takiego dania. Jak się ugotuje, po kilku godzinach wyciągnę je, ściągnę z niego mięso, ale w tym momencie wrzucam je w całości tutaj, o, do tej kapusty. Niech sobie to żeberko gdzieś tam siedzi. Ja też lubię czasami sobie takie żeberko wyciągnąć z kapusty i zjeść, ale nie mówię o tym nikomu już. I w tym momencie możemy dodać kapusty kiszonej. Niech ta kapusta kiszona sobie tutaj siedzi. Tak. Pięknie. I w tym momencie do mojego bigosu mogę dodać odrobinę koncentratu pomidorowego. Ja tutaj mam 100 gram koncentratu, bo koncentrat nie tylko nada koloru, ale też takiego smaku pomidorów. Nie za dużo, troszeczkę, tam 100 gram na tyle to jest pół biedy. Dodamy też grzyby, bo jak wiadomo, taki myśliwski ten bigos to i grzyby. To jest gdzieś około 25 gram podgrzybków suszonych. Też to wszystko ląduje tutaj w bigosie. Nie musimy tego namaczać wcześniej. One się tam, te grzyby, spokojnie namoczą w bigosie. Damy też kilka śliwek. Niech te śliwki suszone, nie wędzone, tylko suszone, zwykłe, też lądują do naszego bigosu. Niech to sobie wszystko tutaj leży. W tym momencie dodajemy do bigosu przyprawy. Żeby bigos był dobrze doprawiony, naprawdę dużo przypraw potrzeba. Słuchajcie, damy jeszcze tutaj trochę wody. O tak, nie za dużo, taką jedną szklankę, niech to wszystko się wymiesza. I tak, jeżeli chodzi o przyprawy, to potrzebujemy ich dużo, bo sama kapusta nie ma takiego jakiegoś wyrazistego smaku i musimy ten smak po prostu nadać tej kapuście. Tak więc zaczynamy od takiej podstawy. Dajemy tutaj kilka liści laurowych. Tak, gdzieś 4-5 liści laurowych średniej wielkości. Powinno nam wystarczyć. Do tego majeranek. Takie podstawowe przyprawy, prawda? Dwie łyżeczki majeranku, hojnie. I jeszcze dodamy jałowiec. Ja jestem fanem jałowca. Jeżeli chodzi o bigos, to naprawdę daje dużo. Daje gdzieś około 20 ziaren jałowca. No, bo ten jałowiec, jak przejdzie tymi smakami i gdzieś tam natrafię w bigosie na taki jałowiec, to jestem naprawdę szczęśliwy. Co jeszcze nam tutaj zostało? Zostało nam ziele angielskie. Ziela angielskiego nie za dużo, około gdzieś 4-5 ziaren, tyle nam wystarczy. W tym momencie wrzucamy sobie tą całą wędlinę, która tutaj jest. Spokojnie, może to tak drastycznie wygląda, ale za chwilę jak kapusta odparuje, to naprawdę tego bigosu się troszeczkę mniej zrobi. To już mamy. Możemy troszeczkę zmniejszyć ogień. I przechodzimy do boczku. Kroimy boczek. Też na takie hojne, grubsze kawałeczki. Takie, o. Boczek jest już pokrojony, więc wrzućmy go na patelnię tutaj. O! Niech wytopi się z niego cały tłuszcz. I wtedy dodamy go do bigosu. Boczek nam się już wytopił. Wołowina jest brązowiutka. Więc to wszystko, o. Ląduje tutaj do naszego bigosu. Tak. I słuchajcie, w tym momencie nie marnujemy tego, co wytworzyliśmy na tej patelni, więc dolejemy wody. I popatrzcie, ten cały sos, ten cały smak, który tutaj jest, wlewamy do tego bigosu. Hopla. I to wszystko przykrywamy. A nie przykrywamy tego jeszcze, bo zapomniałem dodać najważniejszego składnika, który idealnie komponuje się z kapustą, to jest kminek. Jeżeli nie lubicie kminku, no to sorry, ale ja dodam dwie łyżeczki kminku tutaj, bo to jest podstawa. Bez kminku, no nie, smak kapusty nigdy nie będzie taki sam. W tym momencie, kiedy mamy wszystkie składniki w naszym garnku, przykrywamy nasz bigos i niech on się gotuje. Im dłużej, tym lepiej, ale co najmniej 3 godziny niech się pogotuje. Po kilku godzinach mój bigos jest już gotowy. Ale powiem Wam, że najlepszy jest na drugi, na trzeci dzień. Możecie go też mrozić, tak więc nie bójcie się, możecie zrobić tego ile Wam się podoba. Ale Wam pokażę, jaki on jest, jaki fajny. O, konkretny, duże kawałki mięsa, o to właśnie chodzi. No i jeszcze wypływa woda z niego. Taki właśnie powinien być.
Słuchajcie, tak wygląda myśliwski właśnie bigos. Myśliwi kiedyś przygotowywali sobie taki bigos i później brali go ze sobą na polowanie, a potem podgrzewali w takich garnkach, zalepiali ciastem i czekali, aż to ciasto wystrzeli pod wpływem ciśnienia. Jak wystrzeliło, bigos był gotowy i wszyscy siadali i jedli. I powiem wam, że duże kawałki mięsa w bigosie to jest to. Jeszcze kilka kawałków chleba do tego. O! No i mamy fantastyczne danie. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. Na pewno każdy z was jadł kiedyś w życiu bigos. Na pewno każdy z was robił kiedyś w życiu bigos. Ale to była moja wersja. A wy piszcie, jaki bigos robi się u was w domu. Do zobaczenia.